luzowania regulacji dotyczących ochrony środowiska. Największy protest przeciwników Donalda Trumpa to marsz kobiet, w którym jutro ma wziąć udział około 200 tysięcy osób. Zwolennicy Donalda Trumpa krytykują protestujących, argumentując, że inauguracja nowego prezydenta to święto demokracji i pokojowego przekazania władzy. Demonstranci odpowiadają, że korzystają z konstytucyjnego prawa do swobodnej wypowiedzi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ustaliło dla poszczególnych regionów kraju kwoty ilościowe na przyjmowanie zagranicznych migrantów. Z dokumentu wynika, że w tym roku na całej Białorusi z prośbą o uzyskanie statusu uchodźcy może zwrócić się 800 osób. Z Mińska Włodzimierz Pac. Najwięcej migrantów mogą zarejestrować graniczące z Ukrainą i Rosją obwody brzeski, homelski i witebski od 135 do 170. Natomiast najmniej obwód Grodzieński graniczący z Polską i Litwą, 95 osób. Oficjalne ustalenie kwot dla rejestracji obcokrajowców chcących uzyskać na Białorusi status uchodźcy jest tradycyjną praktyką. W tym roku kwota jest o 1/3 mniejsza niż w dwóch ostatnich latach. Białoruś jest jednak mało atrakcyjnym krajem dla zagranicznych migrantów, dlatego zapewne kwoty te nie zostaną przekroczone. Media zwracają uwagę, że Unia Europejska wydzieli Białorusi 7 milionów euro w ramach pomocy finansowej na budowę centrów migracyjnych. Będą one przeznaczone dla tych zagranicznych migrantów, którzy zostali zatrzymani na Białorusi, na przykład przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie Radio 24. Sport. Dziś kolejne wielkie święto dla kibiców skoków narciarskich. W Zakopanem po południu rozpoczną się kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata. O awans do niedzielnych zawodów Pucharu Świata walczyć będą Jan Ziobro, Stefan Kula i Dawid Kubacki. Ewi udział w konkursie ze względu na miejsca w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej są Piotr Żyła, Maciej Kot i lider cyklu Kamil Stok. Przenieśmy się do Zakopanego, gdzie jest dziennikarka informacyjnej agencji radiowej Agnieszka Drążkiewicz. Jak w tej chwili wygląda zimowa stolica Polski? Zakopane gotowe na wielkie sportowe emocje. W mieście są już tłumy kibiców, oczekiwania rozbudzone po skokach w Wiśle sprzed tygodnia. Wszyscy oczywiście liczą na medalowe występy Polaków zarówno w części drużynowej, jak i oczywiście w skokach indywidualnych. Powodem było nie dostać w Zakopanem jako faworyta. Wymienia się oczywiście Kamila Stocha, a we pierwsze występy naszych koszków już dziś. O godzinie 16 będzie się oficjalny trening, a 2 godziny później seria kwalifikacyjna. Tutaj wszystko na skoczni gotowe, trwa ostatnie przygotowania, między innymi składane jest nagłośnienie, a także oczywiście to, jak wygląda to miejsce, gdzie skoczkowie potem już po wykonaniu swojego lotu spadają na ziemię. Kibice Stoi Polski zapowiadają, że będą śledzić te pierwsze skoki, wyposażeni oczywiście w odpowiednie atrybuty, głośne trąbki, biało-czerwone dodatki, czapki, szaliki, flagi. Na każdej ulicy Zakopanego obowiązkowe atrybuty kibica można kupić za taki pakiet podstawowy, czyli czapka w narodowych barwach i szalik. To wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Chyba warto zainwestować, żeby potem móc opowiadać o wielkich sportowych emocjach. Oczekiwania i emocje związane z konkursem skoków narciarskich, o tym mówiła dziennikarka informacyjnej agencji radiowej Agnieszka Drążkiewicz. Dziś w kraju zachmurzenie duże lub całkowite, na południu większe przejaśnienia, miejscami słaby deszcz. Temperatura od -3 stopni na południowym zachodzie do 1 stopnia powyżej zera na północnym wschodzie, na Pomorzu od 1 do 3 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Tych złych emocji. Chcieliśmy naszą pracą, zaangażowaniem. Wojtek, czy przybliżyłeś już technologię seniorom w swojej rodzinie? Wykorzystać maksymalnie ten dobry czas na Pomorzu Zachodnim. Ja sobie przygotowałem tak naprawdę. Przepraszam, ile nam się udało przez ten rok zrobić. Potrzebny jeszcze jeden Wojtek Moherowy. Dziękujemy bardzo. W Świnoujściu jest już decyzja. Policja, decyzja o budowie nowej fabryki. Dziękujemy bardzo, Moherowy. Nowe. Policja za dużo tych wojsków Moherowych. Akademia Sztuk. Przeznaczenie przez premiera Glińskiego 8 milionów złotych na pałac w prestiżowym miejscu naszego miasta. Za dużo Harmonia około 10 milionów złotych.
Most Słowy, 10 milionów złotych, Dolna Odra. W najbliższych dniach będzie podpisane porozumienie między stroną społeczną z kolei Aleksej Ordatow, akademik specjalizujący się w stosunkach rosyjsko-amerykańskich, czy też polityce amerykańskiej, twierdzi, że bardzo możliwe, że Donald Trump będzie budował linię polityczną wobec Rosji na takich zasadach, na jakich tworzył swoje imperium biznesowe. Czyli położy na stole jakąś propozycję i poczeka na reakcję. Jeżeli reakcja będzie taka, jakiej się spodziewał, będzie rozmawiał dalej. Jeżeli ta propozycja zostanie przez Putina odrzucona, bo potraktowana zostanie na przykład jako ultimatum, to wtedy Trump wycofa się, zacznie taką tradycyjną właśnie amerykańską grę w nacisk na partnera, który specjalnie skaza się na rosyjską. To będzie na warunkach amerykańskich rozmowa, chyba, że okaże się, że Rosjanie mają jeszcze w rękawie asa, o którym nie wiemy. Ale przejdziemy za chwilę do dalszej części rozmowy. Po 13, jest 16, za chwilę coś dobrego dla tego regionu, a co za tym idzie dla całej gospodarki narodowej, udaje nam się zrobić. Pytanie o sztukę życia w mediach zadaje się psychologom, socjologom, profesjonalistom generalnie. I dobrze. W tej audycji głos mają szczęściarze amatorzy. Ludzie, których znamy z osiągnięć w przeróżnych dziedzinach, ale historia drogi, którą przebrnęli, wciąż jest nieopowiedziana. Na razie sztuka życia w sobotę po 13. Zapraszam do słuchania. Hanna Zielińska. Trzeba z szybkością stwierdzić, że również mediów. Chcę zaapelować o opanowanie. Reklama. Teraz MediaMarkt. Bezprzewodowe słuchawki JBL-T450. Z technologią PureMark. Dostępne w trzech kolorach. Już za 189 zł. MediaMarkt.pl. Wojciech Jabłoński. Fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax, taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Twórcy filmu zapraszają na opowieść o kobiecie, która zmieniła życie seksualne Polaków. Nazwisko Wschodzka, Poczarska, Adamczyk, Bosnia, Kraśniewska, Stenka, Kurzyka, Szyc. To jest gotowa instrukcja, nie rozumiecie? Sztuka kochania w kinach od 27 stycznia. Teraz w Biedronce, tylko skarbą moja Biedronka. Masło Ekstra Mleczna Dolina, 200 gramów, jedynie 2,99 przy zakupie minimum dwóch opakowań. Oraz mandarynki, tylko 3,25 za kilogram. A dla wszystkich klientów koncentrat do płukania z Kaminzilla, 2 litry, różne rodzaje, tylko 4,39 za kilogram. Tylko do środy, 25 stycznia. Regulamin na Biedronka.pl. Biedronka, codziennie niskie ceny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowań bądź sponsorzy się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy, jak niemożliwy stosowanie zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest to za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest to Valerian Max. Na zdenerwowanie weź Valerian Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy marszałka Sejmu. Rozumiem, że pola sytuacja cię nie pokona. Valerian Max, maksymalna dawka przespokoju. Pan poseł Szatrzyk Szolowa w ciągu. Wskazania łagodne stanu napięcia nerwowego. Uczucia niepokoju. Przeciwwskazania żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w sobotenie, bo w Lidlu zawsze od czwartku są super, super okazje z żółtej gazetki. Są jednak zagrożeni, bo to nie tylko dla nas polityków, to dla każdego rozpuszczalnego wydaru 9,99 za 200 gramów. Takie osoby, tak, nawet pojedyncze, które przypominają cenów wandalizmu, ale może też jedynie złoty 60 bo ja jestem na przykład, mogę Państwu podać przykład pod moim biurem oceny. Niedokrotnie pojawiają się bardzo dobre decyzje, skarbki z obelgami i na przykład z
razem dasz radę. No, wiesz, wystarczy do odblokowania awarii i przestajesz już po 4 dniach. Tutaj ta czerwona farba też może być odbierana różnorakie. My pracujemy na rzecz zachodniopomorskiego. Robimy to jak najlepiej potrafimy. I naprawdę ta mowa nienawiści, która jest z naszych oponentów politycznych, powoduje to, że te osoby niezrównoważone, pierwsze radio informacyjne, ale stają się bardzo groźne. Trzeba bardzo na to uważać. Trzeba to napiętnować. Trzeba to w zarodku starać się opanować. Informacje TOK FM. Ja nie wyobrażam sobie innego funkcjonowania. 13.20, Filip Kakusz, zapraszam. Ratownicy przeszukujący gruzę hotelu Bartucji w środkowych Włoszech natrafili już na 8 żywych osób. Wcześniej informowano o 6 ocalałych, spośród których 5 udało się już wydostać. We Włoszech trwa też dyskusja o tym, czy pomoc nie dotarła na miejsce za późno. Ratownicy wyruszyli kilka godzin po tym, jak otrzymali sygnał, że na hotel zeszła lawina śniegu i kamieni. Na miejsce docierali pieszo kilka kolejnych godzin. Prezydent Donald Trump, tak będziemy mówić już za niespełna 5 godzin. O 14.30 polskiego czasu Trump i wiceprezydent elekt Mike Pence z rodzinami wezmą udział w nabożeństwie. Godzinę później Donald i Melania Trumpowie zostaną przyjęci na herbacie w Białym Domu przez odchodzącego prezydenta USA Baracka Obamy z żoną Michelle. O godzinie 16 czasu polskiego obie pary prezydenckie udadzą się w jednym konwoju na Kapitol. Tam na platformie przed gmachem około 18 odbędzie się zaprzysiężenie prezydenta i wiceprezydenta. Po zaprzysiężeniu prezydent i wiceprezydent wezmą udział w lunchu wydanym na Kapitolu, a potem tradycyjna parada prezydencka na Pennsylvania Avenue łączącej Kapitol z Białym Domem. Słuchasz informacji TOK FM. Nie ma na razie nowego szefa Straży Marszałkowskiej, powiedział dziennikarzom dyrektor Biura Pozywowego Kancelarii Sejmu Andrzej Grzebczuka. Poprzedni komendant Arkadiusz Koszalka został odwołany wczoraj. Oficjalnych przyczyn nie znamy. Nieoficjalnie reporter TOK FM Rok Kowalski dowiedział się, że chodziło o jego deklarację z pierwszego dnia protestu opozycji w Sejmie. Koszalka miał powiedzieć, że nigdy nie użyje siły wobec parlamentarzystów. Na razie obowiązki szefa Straży Marszałkowskiej pełni jego zastępca. To marszałek Sejmu odpowiada za kryzys parlamentarny na przełomie roku, twierdzi Platforma Obywatelska. Jej posłowie przygotowali wspólną odpowiedź na pismo Marka Kuchcińskiego, który domaga się od protestujących posłów wyjaśnień w sprawie blokowania mównicy i sali plenarnej. Kuchciński zwrócił się w czwartek w sumie do 45 posłów, ale wyjaśnienia czeka do najbliższej środy. Posłowie Nowoczesnej również przygotują wspólne stanowisko. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 13.40. Opady marznącego deszczu teraz możliwe w pasie od Lubelskiego przez centralną Polskę do Lubelszczyzny i Podlasia. W pozostałych częściach Polski mrzawka albo mgły, wszędzie też pochmurno. Tej nocy opady porodnie możliwe niemal wszędzie, a temperatury cały czas w okolicach zera. Jutro też przewaga chmur, rozpogodzenie i bez deszczu jedynie na południowym wschodzie. W niedzielę słońce już w całej Polsce. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Anna Łabuszewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o pytaniu, które pojawia się po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, o pytaniu dotyczącym Rosji. Tych pytań jest oczywiście znacznie więcej. Wczoraj zastanawialiśmy się nad tym, jak będą wyglądały relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami. Z Rosją oczywiście pytań jest jeszcze więcej i te pytania są bardziej ostre, bo tu chodzi rzecz jasna o sankcje i o te konflikty zbrojne, które Rosja bądź to wywołała, bądź się w nie wmieszała, jak to w Ukrainie i w Syrii. Przed informacjami zatrzymaliśmy się na takim stwierdzeniu, że jest pewną zagadką, co w zasadzie na Trumpa mogą mieć rosyjskie służby. No i tu warto się zatrzymać na tym, co w ogóle mogą gromadzić i co gromadzą rosyjskie służby, kiedy wiedzą, że ktoś taki rejestruje. To jest bardzo ciekawe, wiele jest tutaj tajemnic, ale też wiele rzeczy wyciekło jakoś i stało się odwołaniu pana profesora Macieja na przestrzeni takiej publicznej też obiektem zainteresowania. Także przy państwo okazji, skierowaliście petycję w tej sprawie do prezesa Rady Ministrów, do pani premier Beaty Szydło media, oraz amerykańskie portale na temat domniemanego kompromatu, czyli materiału kompromitującego, które to mają być w posiadaniu rosyjskich służb specjalnych, rosyjskich służb bezpieczeństwa. Związane to było z pobytem Donalda Trumpa w 2009 roku w Moskwie. Miały charakter obyczajowy.
wojna w Polsce i mianowicie nadal nie mamy charakter kompromitujący. Taki, nie ma taki był przekaz mediów, które zdecydowały się nie ma Stanach Zjednoczonych ujawnić dosie. Zbierane zresztą przez człowieka związanego niegdyś z brytyjskimi służbami specjalnymi, więc widać międzynarodówkę służb specjalnych i międzynarodówkę hakerów miesza karty politykom. To jest też nie od dziś, nie tylko w tej sprawie układania stosunków między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. No i wyszedł ten materiał kompromitujący i Trump powiedział, że absolutnie to jest nieprawda, że to jest fałszywka. I też nic nieoczekiwaną obroną Donalda Trumpa wystąpił Władimir Putin podczas konferencji prasowej, która zresztą poświęcona była też sensacyjnej wizycie prezydenta Mołdawii w Moskwie. Prezydent Mołdawii zapowiedział generalny zwrot, diametralny zwrot w polityce zagranicznej swojego kraju. Tymczasem prezydent Putin wcale nie był tym zainteresowany. Skupił się na tym, żeby powiedzieć, jak bardzo mylą się ci, którzy oskarżają Donalda Trumpa o frywolne, nieprzystojne zachowanie w hotelu Ritz-Carlton w Moskwie podczas organizowania konkursów piękności. To jest zadziwiające zupełnie. Filipika, nie wiem, jak została odebrana w Ameryce. Nie było tam oficjalnej w każdym razie reakcji na te słowa Władimira Putina. One wstrząsnęły natomiast też rosyjską publicystyką. Nie było człowieka, który by nie skomentował mniej lub bardziej dowcipnie tego wystąpienia. Ale wróćmy do tego właśnie, w jaki sposób mogą powstawać takie materiały kompromitujące. Pani pisze na swoim blogu, łamanie adwersarza na rozborach jest często stosowaną techniką. Tak, bo to chodzi o to, w jaki sposób rosyjskie służby specjalne działają właśnie w takich hotelach jak Ritz-Carlton albo innych bardzo, tych, które mają bardzo wiele gwiazdek, w których zatrzymują się osoby mogące potencjalnie być obiektem zainteresowania, później szantażu ewentualnego, jeżeli takie nagranie kompromitujące uda się pozyskać w takiej grze operacyjnej. Jest bardzo znana technika operacyjna właśnie polegająca na zwabieniu biznesmena lub polityka w sytuację dwuznaczną. Do tego cała armia przeszkolonych odpowiednio ładnych kobiet w takich hotelach też w dyspozycji służb specjalnych się znajduje, więc zorganizowanie takiej prowokacji nie jest niczym nadzwyczajnym. Przypomnę choćby w 1998 roku jeszcze, kiedy sam Władimir Putin był szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, była zorganizowana taka prowokacja wobec prokuratora generalnego, który zaczął się przyglądać, jak nieciekawie wyglądają finanse familii Jelcyna i trzeba było go utrącić. Wybrano taką metodę. Zwabiono do domu schadzek, nakręcono materiał kompromitujący. Co więcej, wyemitowano to w telewizji publicznej przed dobranocką i wobec tego prokurator generalny był kompletnie spalony i to, co miał do powiedzenia, już nikogo nie interesowało. Zwane wytwórnia filmowa FSB wtedy, zdaje się, ugotowała taki projekt. Tak, i to nie był pierwszy ani jedyny taki produkt, który trochę pomieszał politycznym światku. Ostatnio mieliśmy też taką prowokację wobec byłego premiera, a obecnie szefa jednej z opozycyjnych partii, Michała Kasjanowa, też nakręcono materiał obyczajowy i wyemitowano to, przedstawiono, także też ten sposób gry jest jak najbardziej uprawiany. Natomiast jeszcze zadał pan pytanie o to, na czym zależy Władimirowi Putinowi w nowym otwarciu, w nowej grze z Donaldem Trumpem.
to jest tak, że oczywiście takim celem pierwszym to jest potwierdzenie statusu Rosji jako mocarstwa globalnego. Kiedyś prezydent Obama miał nieostrożność powiedzieć, że Rosja jest mocarstwem, owszem, ale tylko regionalnym. I właściwie cały czas gra z Obamą to była gra o to, żeby pokazać, jak on bardzo się myli. I rzeczywiście teraz jest tak, że Trump stwarza taką przyjazną atmosferę wokół tego, że tak, usiądziemy, pogadamy jak równy z równym. Mamy do załatwienia bardzo wiele spraw. Ale ta sprawa taka pilna, powiedziałabym, ja to pewnie strona rosyjska będzie w pierwszym rzędzie zabiegać, to zniesienie sankcji. Bo one faktycznie w bardzo mocny sposób ściskają rosyjską gospodarkę i jeszcze na bardzo wiele negatywnych procesów, które się w gospodarce rosyjskiej dzieją, jeszcze nakładają dodatkowe trudności z pozyskiwaniem inwestycji na przykład, z finansowaniem. To jest jak najbardziej bardzo wymierny skutek tych sankcji Zachodu. Jeżeli na dodatek jeszcze mamy osobiste, personalne sankcje wobec niektórych rosyjskich polityków, no to jest uzasadniona, myślę, obawa wśród nich, że zostaną ich aktywa, które wycofali z Rosji, a gdzieś osadzili w rajach podatkowych lub wręcz w systemie finansowym Stanów Zjednoczonych, że one są zagrożone, więc to też powoduje taki niepokój i napędza taką chęć właśnie działań na zasadzie znieście sankcje. No i tutaj otwiera się pole targu. Myślę, że Władimir Putin postrzega Trumpa jako właśnie osobę, która stosuje taką transakcyjną politykę, tak? Taką biznesową politykę, czyli ja wam to, wy mi to. I nie tylko obiecanki, ale konkretnie. Bardzo ciekawe będzie to, z czym zasiądą do stołu. Widzę też rosyjskie... A czym by się to miało różnić od tej polityki, którą miał Obama, że jakby to jest kompletnie wyprana z jakichś takich moralnych bądź etycznych warstw? Czy jak rozumiesz te różnice? Rzeczywiście zawsze administracja demokratów kładła nacisk na prawa człowieka, na wartości, na dobrej demokracji. To bardzo było wyraźne też w tym dyskursie pomiędzy Putinem i Obamą. Sankcje nałożono po Krymie i sankcje nałożono po Donbasie. Czyli tak, to było bardzo wyraźne było wskazanie na to, że tutaj się nie zgadzamy na to, żeby było łamanie prawa międzynarodowego. Proszę się trzymać litery. Prawo jest przede wszystkim. To było podważane i oczywiście rozmywane jakoś tam przez Rosję. Tutaj jest nadzieja na to, że wartości, no owszem, tak, w drugim rzędzie, w pierwszym rzędzie interesy. To będzie nadzieja na to, że administracja Trumpa będzie w taki sposób postrzegać sposób prowadzenia rozmowy, sposób prowadzenia polityki. A czy tak będzie, to zobaczymy. Na razie mamy sprzeczne sygnały nawet i w obrębie właśnie tej ścisłej administracji Trumpa. A czy poza kwestiami zniesienia sankcji, o coś jeszcze Rosja zabiega, to znaczy o jakąś formę, nie wiem, współpracy politycznej czy wojskowej odnośnie któregoś z wektorów politycznych? Czy tutaj można się spodziewać, że to nie jest tylko kwestia tego, żeby ulżyć biznesowi rosyjskiemu i znieść jakby ograniczenia? Niewątpliwie, to jest cała ogromna przestrzeń. Mówił pan o celach wojskowych. Już padło zresztą w takich wstępnych sygnałach, wstępnych wysyłanych nawet też przez z Waszyngtonu, że możemy porozmawiać o rozbrojeniu. I tutaj to nie chodzi tylko o to, żeby zredukować liczbę głowic czy środków przenoszenia tych głowic, mówię o broni jądrowej, ale na przykład o tym, co Rosję bardzo boli i boli to w odniesieniu do tej bliskiego sąsiedztwa, mianowicie obronę przeciwrakietową, czyli zwinięcie, nacisk na Stany Zjednoczone, żeby zastanowiły się nad tym, czy na pewno chcą mieć tarczę antyrakietową. Ja powołam się jeszcze raz na akademika Aleksieja Batowa, który mówił, że wcale to nie jest oczywiste,
oczywiste, że nawet jeśli Rosja wyłoży na stół tę sprawę tarczy antyrakietowej, to nie usłyszy od Trumpa, to zbudujcie sobie taką samą tarczę i będziemy mieli bezpieczny świat, bo my się chcemy bronić przed osią zła. Jeżeli chcecie do nas, to proszę, hop, wsiadajcie i róbcie sobie też, ale on sam nie zrezygnuje z tego. No, na ile te podejrzenia akademika Arbatowa się sprawdzą, to też zobaczymy. Był taki sygnał, zresztą widać, jak bardzo rosyjska dyplomacja też już przebiera nogami i bardzo by chciała jak najszybciej doprowadzić do tego pierwszego spotkania, bo nawet wypuszczono taki balon z informacją, że tak, to spotkanie jest już szykowane i odbędzie się w Reykjaviku. To bardzo znamienne. Później wprawdzie i Biały Dom i Kreml zdementowały, że nie ma takich planów, ale to było nawiązanie do słynnego spotkania Gorbaczow-Reagan właśnie w Reykjaviku, które otworzyło taką nową erę porozumienia i odprężenia. Tak? Tam, więc to był taki sygnał wyraźny, że oczekiwania są duże, oczekiwania są właśnie na to, że zaczniemy rozmawiać w nowym stylu, żeby tam prawa człowieka się nie pętały pod nogami i żeby konkretnie ustalać co i jak. Co jest czyje? Co jest czyje? Czynimy, to jest moje, to jest twoje, oczywiście sprawa Ukrainy, oczywiście sprawa Syrii będzie na tym stoliku. Bardzo jest ciekawa też ta rozgrywka. Pan wspomniał o tym, że wczoraj rozmawialiście o tym, jak się ułożą amerykańsko-chińskie. No oczywiście, że Rosja też patrzy na to, w jaki sposób się te stosunki ułożą i sama chce brać udział w tym, że chce siedzieć przy tym stoliku. To jest bardzo ważny cel. Pani prezes, dziękuję bardzo. Anna Łabuszewska, Zoszynka Studiów Wschodów, widzenia w telewizji Państwa gościem. Dziękuję bardzo. 36 za Solidarność, pani Maria Hoffman mówi o wprost, że Ministerstwo Zdrowia nie słucha środowiska medycznego. Bo to jest dzień, w którym od rana związkowcy organizują na Śląsku jakieś akcje, najpierw bladym świtem do się na profesjonalny biznesplan. Inwestora znaleźli sam. Zmienienie wyroku nie będzie oznaczać, że decyzje, które nowa rada podejmowała do tysiące z tych zakwestionowanych recept zostało wystawionych przez lekarzy, którzy... Dziś wiadomo, kierowcy stoją w korkach, błądzą po centrum kraju. Cieszy się podobnie zdarowo. Jak mówi, styczne klienci skarżyli się na zły smak potrafi. Godziny szczytów. Magazyn Reporter. Od poniedziałku do piątku po 17:00. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli więcej miligramów. I jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Przedsiębiorstwo zyskaj radości z pierwszego klienta. Przedsiębiorstwo zyskaj przelot z pierwszej faktury. Ty też przedsiębiorstwo zyskaj radość z małego sukcesu. Otwierając konto firmowe w mBanku, zyskaj gwarancję prowadzenia konta i ważnych usług za 0 zł przez 24 miesiące. Promocja trwa do 28 lutego 2017 roku. Szczegóły i pani prezes, będziemy informowali słuchaczy Radia Maryja, w telewizji Trwam o dalszych poczynaniach. Rzeczywiście ta decyzja bulwersuje, czekamy także na odpowiedź pani premier Beaty Szydło w tej sprawie. Bardzo gorąco dziękuję za Są naśladowcy. Są pionierzy. 10 lat temu minister Kaszkaj stworzył nową kategorię i wyznaczył kierunek jej rozwoju. Świętujmy razem 10 urodziny krosożerów. Przyjdź na przetestuj innowacyjne technologie Nissana Kaszkaj, czołgi X-Ray. Wybierz oryginalnego krosowera Nissana teraz z urodzinowym rabatem nawet do 12 000 zł. Rozmawiali Radia Maria z panią doktor Elżbietą Pułacz, prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Decyzja Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych sprzeciwia się odwołaniu pana profesora Macieja Szkodeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotek pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotek Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Słyszałeś o zimowej wyprzedaży w drogeriach Superfarm? Tak, do 1 lutego mnóstwo ofert w promocji 1 plus 1 za grosz. Przy zakupie dowolnej farby do włosów L'Oreal Excellence. Druga farba z tej serii tylko za 1 grosz. Szczegóły w drogeriach Superfarm. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Znaczy
wybierasz Regeneron, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regeneron to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Serdecznie na antenie Radia Maria pana Andrzeja Jaworskiego, członka władz okręgowych Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku. Szczęść Boże, witam i pozdrawiam. Boże, witam serdecznie. 13.40, Filip Kusza, zapraszam. Po raz kolejny z Gdańska docierają bulwersujące informacje, że prezydent stanowisko 25. prezydenta USA zapowiada, że jego czas w Białym Domu będzie paską sukcesów. Krzysztofa Zastępca Baracka Obamy mówił o tym podczas kolacji, na którą zaprosił najważniejszych darczyńców i sponsorów jego kampanii wyborczej. Trump potwierdził, że zamierza m.in. doprowadzić do trwałego porozumienia między Izraelem a Palestyną. Do realizacji tego zadania wyznaczył swojego zięcia, Jareda Kushnera, wnuka polskich Żydów, którzy po wojnie przybyli do Stanów Zjednoczonych. Krzysztofa Wyszkowskiego, znanego opozycjonistę, prezydent miasta Gdańska, nie da tej kandydatury. Jeśli ty nie wypracujesz pokoju na Bliskim Wschodzie, nikt tego nie zrobi. Całe życie słyszałem, że to najtrudniejszy układ do wynegocjowania. Mam wrażenie, że Jared świetnie sobie z tym poradzi. Przypomnijmy, że Trump jeszcze dziś, tuż po zaprzysiężeniu, ma zamiar podpisać kilka lub kilkanaście rozporządzeń, a wśród nich prawdopodobnie także to, które uprawomocni budowę muru na granicy z Meksykiem. Więcej o tej sprawie w programie Połączenie. Zaraz po informacjach gościem Jakuba Janiszewskiego będzie dr Paweł Zerka z Wizy Europa. Słuchasz informacji TOK FM. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał twierdzi, że bank BPH stosował niedozwolone klauzule w umowach na kredyty mieszkaniowe we frankach. Niechciał zabrał głos, bo postępowanie w tej sprawie toczy się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Konsumenci, jak informuje UOKiK, domagają się od banku BPH zwrotu nadpłat waloryzacyjnych oraz stwierdzenia nieważności umowy, powołując się na to, że postanowienia banku były nieważne w świetle prawa. Niechciał wyraził tak zwany istotny pogląd. Pisemne stanowisko prezesa UOKiK-u, w którym urząd przedstawia argumenty ważne dla danego sporu, wydawany jest tylko w sprawie toczącej się przed sądem, jeśli przemawia za tym interes publiczny i dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. Globalne premie może doprowadzić do podniesienia poziomu mórz, nawet to dziś z Oregonu doszli do takiego wniosku, gdy odkryli, że temperatura oceanów jest taka jak 125 tysięcy lat temu, gdy poziom wód był właśnie o kilka metrów wyższy. Gdyby tak stało się teraz, pod wodą znalazłaby się prawie cała Holandia, a także Londyn, Nowy Jork czy Szanghaj. Podniesienie poziomu mórz i oceanów w najgorszym razie zajęłoby wieki, ale z innych badań wynika, że średnia temperatura do 2100 roku mogłaby wzrosnąć aż o 7 stopni, a to oznaczałoby poważne cywilizacyjne zmiany. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 14:00, w niej wrócimy do sprawy odwołanego komendanta Straży Marszałkowskiej. Jak zapowiedział dyrektor Biura Pracowego Kancelarii Sejmu Andrzej Grzegorzka, nowy komendant ma zostać powołany niebawem. Więcej o sprawie za niespełna 20 minut zapraszam już w imieniu Marty Perkut-Burzyńskiej i Bartka Kowalika. Pogoda. Opady marznącego deszczu teraz możliwe w pasie od Lubuskiego przez centralną Polskę do Lubelszczyzny i Podlasia. W pozostałych częściach kraju mrzawka albo mgły. Wszędzie pochmurno. Tej nocy opady ponownie możliwe niemal wszędzie, a temperatury cały czas w okolicach zera. Jutro też przewaga chmur i podobne temperatury. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czy to Szczecina, czy nawet Warszawy nie zdecydowały się, aby tego typu imprezę organizować u siebie, ale prezydent miasta Gdańska, który od dłuższego czasu jest prezydentem bardzo politycznym, prezydentem, który 13.43, jak opowiedzieliśmy wcześniej przy mikrofonie ze mną w studiu dr Paweł Zerka z Wizy Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy mówić o relacjach Stanów Zjednoczonych i Meksyku po nastaniu administracji Donalda Trumpa, bo te relacje były w zasadzie jednymi z takich mocniej akcentowanych w kampanii wyborczej, znaczy się w taki sposób bardzo przaśny, czyli to chodziło konkretnie o migrację z Meksyku i chodziło o to, żeby Meksyk za swoje pieniądze postawił mur, którym tym migracją położy kres. Ale teraz do tego doszły nowe rzeczy, mianowicie Donald Trump zaczął odgrażać się Niemcom, mówiąc, że jeżeli nie będą realizowali jego wytycznych politycznych, no to tła na samochody z Meksyku znacząco wzrosną, czyli w zasadzie potraktował Meksyk jako kolonię amerykańską.
To jest jeden z największych skandali. Donald Trump potrzebuje jakiegoś chłopca do bicia. Faktycznie w czasie jego kampanii to taką rolę odgrywały Chiny oraz Meksyk. Natomiast dużo trudniej będzie Donaldowi Trumpowi coś ugrać z Chinami, bo jednak Chiny są supermocarstwem, więc koniec końców może się wszystko skupić na Meksyku. I tutaj chodzi rzecz faktycznie o ten mur na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Warto przypomnieć, że na 1/3 granicy już stoi coś na kształt muru, ale oczywiście Donald Trump ma większe ambicje, chodzi mu o wielki, piękny mur, niemalże, który mógłby zostać sfinansowany na przykład z przekazów pieniężnych Meksykanów pracujących w Stanach Zjednoczonych i wysyłających co roku 25 miliardów dolarów w przekazach pieniężnych do swoich rodzin. Donald Trump mógłby na przykład utrudnić przesyłanie tych pieniędzy i w ten sposób coś sfinansować. Ale to jest nie jedyna taka trudna kwestia w relacjach amerykańsko-meksykańskich. Inna to jest handel. Te dwa kraje, Meksyk i Stany Zjednoczone, są ze sobą w zasadzie zrośnięte gospodarczo. 80% eksportu meksykańskiego idzie w kierunku Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie kiedykolwiek jakiś produkt płynie z Meksyku do Stanów Zjednoczonych, to zawiera on średnio 40% wartości wyprodukowanej już wcześniej w Stanach Zjednoczonych. No ale o tym oczywiście Donald Trump nie wspomina, raczej uwypukla to, że układ handlowy NAFTA, którego stronami są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada, to z jego perspektywy najgorszy układ handlowy, jaki w historii ludzkości został wynegocjowany i w związku z tym należałoby go albo zupełnie zerwać, albo renegocjować. Jest jeszcze trzecia kwestia, która jest bardzo sporna w tych relacjach meksykańsko-amerykańskich, to są nielegalni imigranci, którzy w dużej mierze są Meksykanami, którzy przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych. Donald Trump obiecywał szumnie, że ich wszystkich wyrzuci, ale co jest być może ważniejsze, to to, że w ten sposób też odgrzał takie ksenofobiczne nastroje w społeczeństwie amerykańskim. Nagle, oczywiście wielu z tych Meksykanów zawsze odczuwało to, że są obywatelami drugiej kategorii, natomiast teraz podczas rozpoczynającej się prezydentury Trumpa może zostać pewne takie tabu w przestrzeni publicznej, mogą zostać zlikwidowane. Gdyby się zastanowić nad tym, jaką rolę powinny odgrywać spółki Skarbu Państwa, jeżeli mówimy, że ten tabu może zostać zlikwidowany, czyli jakie tematy mogą zostać na nowo otwarte? No bo jeżeli mówimy, że z jednej strony jest ta nielegalna migracja do Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony Meksyk jest wielkim podwykonawcą przemysłowym, no to w zasadzie trochę można powiedzieć, że ten bilans wychodzi na zero. To znaczy, to nie jest tak, że ci wielcy aktorzy, czyli na przykład wielki biznes, jakoś zasadniczo tracą na to, jak wyglądają relacje z Meksykiem. Dzisiaj pokazaliśmy, że ja też tak twierdzę, że Ameryka dużo korzysta na tym, że ma obok siebie gospodarkę mniej zaawansowaną, o tańszych kosztach pracy, z czego może korzystać. Natomiast jeżeli Donald Trump oparł swoją politykę na zupełnie innych argumentach i na takich tendencjach protekcjonistycznych, to coś będzie musiał dostać od Meksyku, od biznesu, żeby, jak to się mówi, zejść z drzewa, to znaczy, żeby jakoś obronić to, że jego argumenty miały rację bytu. Dlatego część wielkich firm amerykańskich pewnie zgodzi się na to, żeby zrezygnować z niektórych inwestycji planowanych w Meksyku. Ford już to uczynił, chociaż mówi się, że raczej to było w tej firmie na rękę, bo i tak ta inwestycja, która była planowana w Meksyku, wcale nie była najlepszym pomysłem. Natomiast wzmaga się presja na różne inne firmy, nie tylko w sektorze motoryzacyjnym, presja, która ma wymusić rezygnację z niektórych inwestycji w Meksyku. Ale ile można powiedzieć, że swoich podstawowych działań, czyli
Stany Zjednoczone będą próbowały traktować, traktują Meksyk trochę, zwłaszcza jeżeli chodzi o te wypowiedzi odnośnie te pogróżki pod adresem Niemiec. To znaczy, że z jednej strony właśnie Meksyk jest na potrzeby debaty wewnętrznej takim zagrożeniem tutaj na napływ imigrantów i tak dalej, ale w gruncie rzeczy, kiedy przechodzi do rozgrywek z innymi partnerami, takimi właśnie jak Niemcy, nagle słyszymy, że Meksyk jest właściwie takim terytorium zależnym Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone będą przez wiele lat tej tak zwanej transformacji proszona w mafiano społeczeństwo wspominasz Niemcy, to chodzi Polakom, tutaj między innymi o inwestycje Volkswagena na terytorium Meksyku, które też miałyby zostać ograniczone, jeżeli ich efektem miałoby być po prostu masowy napływ samochodów z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wolałby, żeby Volkswagen inwestował w Stanach Zjednoczonych, a niekoniecznie na terenie Meksyku. I tutaj rzeczywiście pokazuje to, że traktuje Meksyk jako część swojej, nawet nie strefy wpływów, tylko akceptuje to, że to jest część gospodarki amerykańskiej i w związku z tym może na to wpływać. No i nie da się ukryć, że w ten sposób postępuje Donald Trump. Ja mam problem z tym, bo ja przyglądam się całej Ameryce Łacińskiej i mam problem z tym, co to oznacza dla całego regionu, bo to jest taki swoisty paradoks, że z jednej strony Ameryka Łacińska schodzi na dużo dalszy plan w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych niż to było w ciągu ostatnich 8 lat prezydentury Baracka Obamy, ale z tym jednym ważnym wyjątkiem w Meksyku, który być może właśnie dlatego może być na pierwszym planie, bo przestaje być postrzegany jako element Ameryki Łacińskiej, a raczej jest rozpatrywany jako element polityki wewnętrznej. Czyli można powiedzieć, że takie następuje pewnego rodzaju wchłonięcie Meksyku do Ameryki Północnej, on przestaje jakby funkcjonować jako element Ameryki jakby łacińskiej. Przynajmniej w bieżącej retoryce, powiedzmy Waszyngtonu, to od dzisiaj dopiero będziemy mogli nazywać to retoryką Waszyngtonu. Natomiast nie wiem, na ile to będzie mogło zostać utrzymane w dłuższym okresie, bo to niewątpliwie wzmocni też populistyczno-nacjonalistyczne trendy w samym Meksyku. W sytuacji, gdy bieżący obecny prezydent Enrique Peña Nieto jest szczególnie niepopularny, to jest na granicy 10% jego popularność, a w 2018 roku będą rozgrywały się w Meksyku wybory prezydenckie. Takie nastawienie imperialistyczne z odpowiedzialność przedsiębiorców za polską konferencję Donalda Trumpa będzie szansą dla populistycznego, nacjonalistycznego kandydata w wyborach prezydenckich w Meksyku. López Obrador to jest taki kandydat, który co 6 lat startuje. W 2006 roku prawie został prezydentem. Wtedy przegrał o włos i przez rok nie uznawał tamtych wyników prezydenckich. Teraz moim zdaniem w obliczu słabości innych formacji politycznych w Meksyku i w tych warunkach, gdy Meksyk już bardzo silnie gospodarczo cierpi wskutek wyboru Donalda Trumpa na prezydenta, szanse Lópeza Obradora, znanego w skrócie jako AMLO, bardzo wzrosną. Co bardzo ciekawe, czy Ameryka Łacińska w tej chwili też jest przed jakąś taką głęboką wymianą politycznych elit właśnie w stronę bardziej populistycznych kandydatów, bo jeżeli by popatrzeć na inne kraje, no to jest podobnie, prawda? Znaczy wszędzie są, może nie wszędzie, ale w wielu dużych, istotnych krajach Ameryki Łacińskiej są takie władze, takie postacie, które są bardzo niepopularne i właściwie tylko czekać, aż pojawi się ktoś, kto będzie chciał zdyskontować. Tak, ale niepopularny, teraz przechodzimy na ten grunt Ameryki Łacińskiej, niepopularny to nie to samo, co populistyczny. Rozumiem, że masz na myśli na przykład Brazylię, gdzie prezydentem jest Michel Temer, który objął władzę nie w wyniku wyborów. Nie, ale ja o tym mówię. Tak. Nie chodzi o to, że Temer jest raczej kontynuacją. Natomiast pytanie, czy tam nie ma już takiego podglebia gotowego na to, żeby wyrastały jakieś nowe ruchy, które właśnie będą próbowały do tych najbardziej takich prostych recept się odwoływać, trochę tak jak Donald Trump to zrobił w Stanach Zjednoczonych, właśnie grając na niechęci do elit.
Drodzy Państwo, Radio Maryja, to historyczne niewątpliwie jest, natomiast nami jeszcze jeden temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja, pana Kazimierza Czarzyka, wiceprezesa zarządu portu w Szczecinie, w Świnoujście. Zrobił coś, co wydawało się niemożliwe. Odbudował relacje z regionem latynoamerykańskim oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, jakimś partnerstwie, czego najjaśniejszym przykładem, dowodem była odwilż w relacjach kubańsko-amerykańskich. Stany Zjednoczone odgrywały ważną rolę jako promotor też gospodarki, ekonomii, porozumienia pokojowego mówić o zespole pomiędzy rządem kolumbijskim a partyzantami FARC. Ale na której został przedstawiony finans za rok 2016. Zatem jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o port w Szczecin 2.0 przyjęte i jest realizowane. Jednocześnie wszystkie gwiazdy się dobrze układały w tym kierunku, żeby sprzyjać relacjom Ameryki Łacińskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi mi tutaj o zmiany rządów, na przykład w Argentynie i w Brazylii. Cokolwiek byśmy nie sądzili o legitymacji tego rządu brazylijskiego, to jednak objęły władze formacje, które są chętne rozmową o liberalizacji handlu, o jakimś takim odbudowie relacji tak zwanych międzyamerykańskich. Natomiast w tej chwili, gdy prezydentem zaczyna być Donald Trump z jego silnie protekcjonistycznym nastawieniem, czyli przeciwko traktatom wolnohandlowym, jednocześnie z silnym takim tonem Ameryki, która jest najpotężniejsza w swoim regionie, w związku z tym wyklucza jakieś partnerstwo, jest tak potężne, że nie musi się z tym liczyć. To tworzy ryzyko, że znowu wzrosną siły te różne stronnictwa bardziej protekcjonistyczne, nacjonalistyczne w poszczególnych krajach regionu. Nie trzeba się dogadywać, trzeba twardo walczyć o swoje, coś takiego mówi Donald Trump. Nie trzeba się przejmować tymi wszystkimi ponadnarodowymi układami i porozumieniami, ciałami, tylko trzeba mocno pięścią w stół. I no zobaczymy, na ile uda mu się zrealizować rzeczywiście taką politykę, bo jest inna też możliwość, że z jednej strony może to pobudzić nacjonalizm, populizm w Ameryce Łacińskiej, a z drugiej strony może sprzyjać na przykład pogłębieniu relacji tamtych innych krajów Ameryki Łacińskiej z Europą. Dziękuję bardzo. Doktor Paweł Zerka, Wizja Europa. Dzięki. 13.56, za chwilę informacje. Połączenie. Liczymy, że będzie więcej. Liczymy, że nastąpi dynamiczny wzrost. Dzień dobry. Chciałbym kupić laptop, komputer albo laptop następcy modelu GH60. Nieco zmodyfikowany zamiast karty graficznej GRS 9700T na kartę GRK 1070. Ponadto transfer... Spokojnie, to ja śmieję. O technologiach, jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie i na temat. Przewodnik technologiczny TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Karolina Głowacka, do usłyszenia. Ale boli jedna rzecz, mianowicie, że tak jak mówią fachowcy, teraz około 2-2,5 miliona polskiego zboża nie idzie przez polskie porty. Funkcją przygotowania cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem już za 2999 zł. Mediamarkt. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku. A kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Czy wiesz, że częstym powodem podrażnień hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam rzut do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Wydawaj mu zetanalscy, czy tam w desek przedzimowych nie jest zasami. Ustawić elektronicznie wiązania ogardów? Kto ma najlepszy serwis sprzętu zimowego? To ją je prośbą podpowiem. Łocybiście z Kiki. To i tam każdy wiózkie kolekcje ogardów. Bo tu kurde kasku wiozą na nas zekają. To leć tam do zbyt i mój szykuj do siebie do wartko, bo już ze śniegiem jadą. Ale i kosztów był atrakcyjnym sportem dla wszystkich kochanych dla.
pyszna, tylko później te gazy, o, może zrobimy pizzę, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy. Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i Travisto. Polska misja medyczna pomaga, ale 2017 na miasto wciąż spadają bomby. Mieszkańcy uciekają z Aleppo. Wśród nich są tysiące chorych i rannych od ostrzałów. Potrzebują pomocy medycznej i leków. Potrzebują naszej pomocy. Polska misja medyczna dostarczy leki dla wychodźców z Aleppo. Bardzo dziękuję za rozmowę. www.pm.pl. Zobacz, jak możesz pomóc. Pomóż nam pomagać. Polska misja medyczna. Czaską, potrzebuje coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. Dziwanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 20 stycznia, minęła 14. Informacje Tok FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Wojciech Kowalik. Komendant straży marszałkowskiej zapowiadał, że nie użyje sił wobec posłów opozycji protestujących w Sejmie i dlatego został odwołany. Dowiedziało się nieoficjalnie Radio Tok FM. Już 8 żywych osób odnaleźli ratownicy w gruzach hotelu zniszczonego przez lawinę w Abruzji. Punkt informacyjny dla ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej otworzył w Białymstoku minister obrony. Kancelaria Sejmu nie podaje szczegółowych powodów odwołania komendanta straży marszałkowskiej. Tłumaczy, że dymisja była zwykłą urzędową decyzją. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio Tok FM, Arkadiusz Koszalkę stracił stanowisko, bo miał składać deklarację, że nie użyje siły wobec posłów opozycji. W Sejmie jest reporter Tok FM Rok Kowalski. Rochu, co o dymisji szefa straży marszałkowskiej mówią przedstawiciele Kancelarii Sejmu? Odwołanie ma być rutynową decyzją i nie jest powiązane z protestem opozycji i z ostatnimi wydarzeniami w Sejmie, mówi dyrektor biura prasowego. Andrzej Grzegżółka wyjaśnia, że Koszalkę został zdymisjonowany przez szefową Kancelarii Sejmu i była to jej samodzielna decyzja. Naprawdę.